Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, temat małej fotowoltaiki nabiera tempa, także dzisiaj takie już przygotowanie sprzętu pomalutku pod małą fotowoltaikę 24 V. Na razie lecimy z tematami 12 V, ale też trzeba podejść na 24 V. Pozwoliłem sobie już tutaj do środka pozaglądać. Także dzisiaj będzie temat przetwornicy 24 V na 230 V. Od Wewora. Dzięki uprzejmości Wewora będę mógł taką przetwornicę zawiesić, potestować i będzie można zrobić całą serię też filmów w tym temacie, także bardzo fajny temat. No i co? Słuchajcie, omawiamy, uruchamiamy, pozaglądamy do środka, a w kolejnym filmie będzie test, czy te 3000 W wytrzyma 5 kWh podpięte, także w dwóch baterii, znaczy w dwóch czy w jednej. Tak, dwóch, bo za dużo amper będzie z jednej, dwie baterie pójdą. No to powiem Wam, z półtorej godziny na 3 kW dwunastka dała radę, 170 amper wytrzymała, w zaciskach było prawie 90 stopni, dała radę, później ją rozebrałem i nic jej się za bardzo nie podziało. Zobaczymy, jak ta sobie poradzi. Dobra, obudowa, powiem Wam ogólnie z obudową, to no tak nie widać tego gabarytu, mam jeszcze. O. To jest kawał kloca. Nie wiem, czy ja to teraz założę. Wziął, rozebrał, a teraz poskładać nie ma komu. O, popatrzcie. To jest taki klocek, jak moja głowa. Nie wiem, że durna i pusta, to w miarę takie sam. Dobra, o, coś tu leci. Ściągamy obudowę, niech sobie będzie ściągnięta. I tak, podstawy. Wpisałem sobie, bo jest instrukcja po angielsku. I tak, przetwornica 3000 W, ciągła moc, w piku 6000 W. Szczęście, zdrowia, pomyślności. Na pewno się szybciej wyłączy, niż ten pik osiągnie. Z 24 na 230 pełen sinus. Ja nie mam oscyloskopu, ale kilka filmów sobie kolegów pooglądałem i jest sinus, trzyma elegancko. Także bardzo dobrze, czyli macie to, co w gniazdku domowym macie i pójdą Wam wszystkie urządzenia po prostu na tym będą działać. O, właśnie tak jak w domu. Waga 6 kg, mimo tego, że to tak gabarytowo wygląda, to tylko... oj, tu ciepło. 6 kg się zrobiło i zakres pracy 19-31 V. Przetwornica, no więcej tutaj nie nawymyślamy. Czyli tak, mamy przetwornicę. Z przetwornicą mamy przewody. Już Wam tutaj obrócę. Dwa takie przewodziki mamy. Mają około, nie mierzyłem, 70 cm. Według mnie to jest 16 mm2, grubiej tu nie będzie. Widzę, że już wszyscy wchodzą w standard takiego skręcania i to mi się podoba, bo jak był wcześniejszy standard takiego zakręcania, to już w jednej przekręciłem po prostu środkowe, a tutaj nie ma opcji przekręcić, a widzicie, macie z miedzi na miedź, no, fajnie można to pokazać, ale to nie będziemy najazdu robić, zobaczcie, tak to wygląda mniej więcej w środku, to całe to łataństwo, później jeszcze zrobimy zbliżenie, tutaj są bezpieczniki. W środku nie ma za bardzo pchać palców, bo dziś jeszcze jak na kondensatora zostało, to Was kopnie albo coś. Tu są w środku bezpieczniki. No mówię, muszę później najazd zrobić po prostu normalnie. Z drugiej kamery się światełko na włączy. O, no. Już też tutaj coś męczę. Także mamy przewody. Zobaczymy, jak te przewody się spiszą na tych 3000 W. Jak będzie szło. Na tutaj do zabezpieczenia mamy takie kapturki, klipsiki, żeby właśnie też jakiegoś przypadkowego zwarcia tutaj z tej strony nie było. Także to jest oczywiście standardowo na plus. 8 bezpieczników 30-amperowych mamy, które tam się pik, pik, pik wpykuje. Kto bardziej chce się dowiedzieć, to niech szuka na innych filmach. Ja nie jestem elektronikiem, ale ogólnie jakoś to jest pomnożone i ma się zgadzać. Jeśli jeden spali albo dwa, no to już reszta wtedy pójdzie w kaskadzie i wszystko poleci. Czyli jest przetwornica zabezpieczona nie jednym dużym, a kilkoma, ośmioma mniejszymi, o, 30-amperowymi. Tutaj mamy tak, z przodu mamy dwa gniazdka, takie normalne jak w domu, tylko bez bolca uziemiającego, że można wtyczkę w ten i w ten sposób. Tu jest taki ciekawy temat, o, zobaczcie, ja na początku ją wyciągnąłem
I myślę, co to jest takie tu, nie? Taki papierek specjalnie zostawiłem. O, będzie widać, widać, widzicie? To jest taki... O, bliżej podjechać muszę. Przekreślony smartfon. Tu jest. A dlatego ten przekreślony smartfon tu jest, że to nie jest gniazdo USB do ładowania smartfona. I żeby się ktoś nie pomylił, tylko to jest połączenie się z takim zewnętrznym jeszcze wyświetlaczem, zewnętrznym włącznikiem. Dosyć fajna rzecz. Taki zewnętrzny temat, bo jak gdzieś w kamperze, bo gdzieś zapchacie to pod fotele albo w nie wiadomo jakie miejsce, to nie macie, nie dość, że żadnej informacji cokolwiek o mocy. Niestety tu też nie macie informacji o mocy, ale chociaż zdalnie możecie włączyć go. No to taki na plus. No i tutaj mamy wejście, czyli to stałe sterowanie, i mamy wtedy dwa gniazda i tutaj można już ładować. O, z tego, to już można używać. Zaraz to odpalimy, to wam pokażę, że jest funkcyjne, bo sprawdzałem, bo nie ma o tym wyświetlaczu też za dużo informacji. Trochę mało informacji o wszystkim, dlatego trzeba kombinować. No i żeby połączyć ten wyświetlacz z przetwornicą, to mamy 3 metry przewodu kabla z USB na USB. O, takie coś. A, jeszcze się zastanawiałem, co to jest takie tutaj. Później patrzę, dopiero drapię, a to jest taka płytka z klejem, żeby sobie odkleić i to gdzieś przykleić, bo nie pasuje mi nigdzie montaż tego w otwór, co wszystko zasłonicie, czyli to musi być na ścianie. To jest jakieś dodatkowe, to widzę, że to nie jest Wewora, nawet nie jest zbrandowane, dodają pewnie, rynek na nich wymusił, żeby też było takie zewnętrzne cosik, bo poprzednie przetwornice mieli z pilota. To też nie jest głupie, bardzo fajne, a nawet nie wiem, czy tu o leży. Tu jest są pilocik, zobaczcie, do 12-woltowej przetwornicy jest pilocik. Klik, klik, no nawet jeszcze działa. Z taką antenką, walkie-talkie. Także pilocik fajny, ale żadnych informacji na nim nie ma. Kurde, ja zapomnę. Nawet się zamyka to na takie coś, żeby ktoś przypadkiem nie włączył. Kurde, technologia. Dajcie spokój. Dobra, żarty żartami. A, jeszcze wentylator. Jest tu taki syty, jeden wilgachny. Jak się włączy, to pewnie będzie dużo huku, bo jednak to jakby nie było duże śmigiełka, ale z drugiej strony ilość aluminium, obudów i całej reszty, coś mi się wydaje, że odparowanie będzie szybsze. No oczywiście jak nie jest zapchane w jakąś dziurę, nie? Niż samo jej nagrzewanie. Także zobaczymy, to na pewno będzie na testach. Czyli co? Odpalamy sprzęt. Bateria jest 25,6V, LiFePO 4. Lecimy minus do minusa. Już nie skręcałem razem z wami tu całości, bo to by, no, po co tu przedłużać, nie wiadomo po co przeciągać. Skręcamy go z jednej strony. Minusika. Wykręcał nie będę mocno. A, będę jednak, bo ta podkładka sprężynowa jest na tyle mocna, że w palcach nie dam rady tego. Słuchajcie, dokręcić. Dobra, mamy jeden. I tu mamy, o, i właśnie. Pamiętamy? Szybko. Temat jaki? Żeby nie strzelało. Przepraszam. Żarówka. Prawda? Zwykła żarówka. Tutaj, czy plus, czy minus, nieważne, ale pierwsze uruchomienie po prostu, ładowanie kondensatorów. O, ja się nią bawiłem. I jeszcze kondensatory trzymają. Standardowo normalnie tutaj włókna żarówki się zajarzy i wtedy po prostu nie ma tego iskrzenia przy podłączaniu przetwornicy. To jest słuchajcie, taki mój sposób. No i to jest znany, niektórzy używają opornika, rezystora jakiegoś albo coś. No żarówka też jest opornikiem, bo to po prostu oporowo działa i świeci, nie? Dobra. Jest plus minus, wszystko powłączane. Pyk. Słychać? Jak się włącza, wyłącza i tyle. Więcej nie miał przy czym pracować za bardzo. On się jeszcze napracuje. Tak, wyświetlacz mamy. Na wyświetlaczu pokazuje nam 26,2V, czyli woltaż baterii, częstotliwość, napięcie sieciowe, też, że tak powiem, 232V. Tutaj nam pokazuje moc, tutaj buźkę uśmiechniętą, bo jest chyba bateria naładowana, no i tutaj mamy też z baterii
z baterii taki, no, że jest niby do pełna naładowana. Tutaj podjadę, zobaczycie od razu sobie. Widzicie? Także to, co mówiłem. Napięcie, częstotliwość, napięcie sieciowe 230. No i tu buźka uśmiechnięta, bo jest wszystko ok. Tylko tak właśnie to trochę łapie tego. O, i ten smartfonik, widzicie? To jest po to, żeby właśnie specjalnie sobie zostawię tu takie przyklejone, że za każdym razem powtarzać. Nie ładujemy z tego. A, i zapomniałbym, jeszcze jest port taki, że można sobie tutaj paluchem dotknąć i może was kopnąć. Troszkę wyżej powinna być ta pleksa. No i tu jest też normalnie to 230, co macie tutaj w gniazdkach, w jednym, w drugim. Można sobie coś podłączyć i bezpośrednio mieć cały czas zapięte, a nie przez wtyczki. To też jest bardzo fajna rzecz. No to dobra, polecimy już środeczkiem, co tam jest w środku. Powiem wam tak, ja się na tym nie znam. Mniej więcej coś tam z tego kumam. O, taki najazdziłem zrobię. Jak to wygląda? To wiem, że są dławiki, transformatory. Tutaj mamy taki typ. O, 24 V. Tutaj są te bezpieczniki, tu są 4 bezpieczniki i tu są 4 bezpieczniki 30 A. O, ładnie zbliżenie złapało. Tu taki, no jest moja ręka, zobaczcie, wentylator Fest. Jeden konkretny, przeważnie było dwa, ale pewnie z racji miejsca albo jako tako, nie, do gabarytu też pasowało im jeden założyć. No i to nowe łączenie, widzę, podoba mi się fajnie, bo można to bardzo mocno dokręcić. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało później. No w eksploatacji tak naprawdę, w teście obciążenia. No i tyle, wszystko pozalepiane lepiszczem, żeby tu się nic nie ruszało, wszystkie wtyczki pozaklejane są, także nic się nie wydlepie, nic się nie wytegowuje. Tu nie wiem, czy to jest dławik, czy to jest pomiar prądu, nie mam pojęcia. No mówię, ja elektronikiem nie jestem, także o, jeszcze wam pokażę ten wyświetlaczek z bliska, tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Cyk, cyk, cyk. O, elegancko. Czyli tak, wyłączamy ją z guzika tego i odpalamy go ją zdalnie. Nie zdalnie, nie. Czekajcie, bo coś tu mi za ciasno weszło. Nie, dobrze weszło. Jak to jest USB, za trzecim razem zawsze wejdzie, nie? Dobra, i tutaj wpinamy. Jednak nie tak, tak, o. Dobra, i teraz tak, mamy trzy przyciski. Jeden jest włączanie, wyłączanie światełka. Drugi jest, pisze w instrukcji, że przełączanie się z kwasu na lit, ale ja tu klikam i nic się nie dzieje. I trzeci jest od... To są takie funkcyjne, trzeba mocno wcisnąć. No i tak jak u wszystkich, myślałem, że to tylko u mnie jest jakiś problem. Tutaj mi pokazuje 26,6 V, tu mi pokazuje 26,1. Przekłamanie jest 0,5 V, ale wszędzie tak jest, także nie wiem, dlaczego tak jest. Przeklikuję między tymi bateriami. Nic się nie dzieje za bardzo. No mówię, to taki dodatek, który troszeczkę psuje to wszystko, no ale trudno. Jest, bo jest. Zrobimy od razu teścik, czy działa. No właśnie, za trzecim razem zawsze wejdzie. Czy działa nam ta ładowaczka. Weźmiemy tu jakiegoś pierwszego, lepszego. Szczerupa. Pyk. Jest, elegancko idzie. O, pojawiło się ładowanie. Idzie, czy nie idzie? Ja to się włącza. Jest, cyk. Pokazuje, ładuje, elegancko. No dobra, wypinamy, bo to nie potrzebujemy tego ładować. No i dobra, co tu, słuchajcie, więcej. Spięte jest, zdalne odpalanie jest, bezpieczniki są, podłączamy obciążenie. A żeby się tutaj nie marnowało, bo to test do obciążenia konkretnego dopiero będzie, zapinamy co? Ładowarkę i ładujemy duży magazyn, który stoi za mną. Ładujemy te baterie, bo to przy wszystkich testach mam ładowanie później głównego magazynu. Po co mam przepalać na jakieś farelki czy coś? I lecimy sobie tutaj do niego. Chyba światełko nam już teraz może przesunę, tylko tak, zaraz trzeba się patrzeć, za co się łapie. Jak mnie zaraz trzepnie, to będę miał. Raczej nie powinno, ale leci elegancko. Teraz o. Teraz spróbuję się jeszcze pobawić tym przełączaniem kwasowy, niekwasowy, może wtedy coś złapie. Ale 25,3 V, czyli obciążenie jakieś tam skoczyło nam. 576 W sobie leci, buźka uśmiechnięta, czyli tutaj pokazuje, że bateria jest naładowana.
231 V, wszystko sobie tutaj elegancko działo. W środku nic nie świeci, nic się nie włącza, bo nie ma przyczyn tak naprawdę przy takim obciążeniu. A tutaj zobaczymy co teraz, no bo tutaj mamy tak, będziemy widzieć. Chyba, ale tutaj jakoś do dupy łapie. Powiem wam, no nie, to się pod kamerę, nie, do nagrywania się nie nadaje, chyba że jakoś tak. Może wyłączę to światełko. O! Oby światełko lepiej. Ten LED tak jakoś dziwnie to robi. Dobra, przełączamy. Zobaczymy co się stanie. A, pojemność baterii nam pokazuje. Albo tak, albo tak. Przekłamanie jest. 257. To mi się wydaje, że w tym ustawieniu, bo to jest raczej jeszcze przelify po 4. O, już nie mam tutaj tego, to 257 to jeszcze jest ten. To jest full tak naprawdę baterii, nawet przy obciążeniu można to zaliczyć. Tak, to zostawiamy w takim temacie. Także tak. Słuchajcie, dobra, odpalone jest, wyłączam, żeby mi tutaj nie było. Przetwornica, projekty cały czas pomału i do przodu działam, także będzie tego dużo i to bardzo dużo. I cieszy mnie to bardzo. Standardowo linki do przetwornicy, do produktów takich. No, ogólnie temat reklamowy oczywiście, nie? Mówiłem, nie ukrywałem, że to będą tematy reklamowe. Dzięki temu mogę budować dla was właśnie te instalacje, bo jakbym za swoje pieniądze miał to wszystko kupić i później położyć na półkę, to bym tego nie robił, bo niestety to są dosyć duże pieniądze. A w taki sposób wykorzystacie, jak korzystam. Każdy jest zadowolony, dla mnie to jest najważniejsze. Także opis, w opisie filmu wszystko na temat przetwornicy. Lajki, subskrypcje, kawy wedle woli i ja lecę z tematem dalej. Testy będą dwóch takich przetwornic, bo tutaj te 12 leży, także będziemy cisnąć, aż będą śmierdziały i to tak dobrze. Zawsze tak pod te 3000 W, 2 więcej mu zostawimy, żeby na tej granicy działało. Zobaczymy jak, bo z tej akurat mam zamiar auto elektryczne ładować, tam mi lepiej tą mocą regulować i można to przez długo wykorzystywać, a tak to no ciężko coś podłączyć na 3 kW, żeby bardzo długo chodziło. Nawet tutaj to bym musiał nie wiem ile ładowarek, albo musiałbym falownik przekombinować, albo jeszcze coś bym musiał przekombinować, to nie o to chodzi. A tam wpinam, mam jedną taką ładowarkę do auta elektrycznego, która będzie na każdym gniazdku chodziła, byle tylko sinus był na każdym prądzie i całej reszcie. Także to mi pasuje, jedna zawsze taka musi być, która gdzie byście jej nie podłączyli, ona zawsze będzie działać, no także to taka awaryjna, że tak powiem, na każdą sytuację. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, słuchajcie, lecimy z tematem dalej i do następnego. Szczęścia, zdrowia.